Cześć, witajcie ponownie. Z tej strony trafik dla sklepu procpu.pl, sklepu dla graczy. Słuchajcie, mam w tym tygodniu dla Was klawiaturkę, którą żeśmy ogłaszali już na naszym fanpage'u. Pokazywaliśmy ją, jest to klawiatura firmy Mediatek. Jest to wieloletni znany producent tutaj z Polski, bardziej specjalizujący się w jakichś tam akcesoriach, powiedzmy, do komputerów, ale też produkujący akcesoria dla graczy. Wypuścili właśnie niedawno, w tym tygodniu w sumie, klawiaturkę Cobra Pro Inferno. Jest to klawiatura mechaniczna i ta klawiatura mechaniczna kosztuje w naszym sklepie 189 zł i z tego co się orientuję, koszt wysyłki jest darmowy. Zapraszam Was do materiału, bo chciałbym, żebyście zobaczyli właśnie, jak ten mechanik za 189 zł będzie się prezentować. Ok, przejdźmy w takim układzie do unboxingu tej klawiatury. Pokażę Wam jeszcze pudełko, jak wygląda z tyłu. Są to informacje w języku angielskim, w języku polskim. Jest też krótka informacja, na jakich przełącznikach jest ta klawiatura. Są to przełączniki niebieskie, Cyan, Kayan, nie wiem jak dokładnie to czytać, ale chyba Cyan, X, AX. No i tyle. Pudełko jest takie, jak widzicie, kolorowe. Zobaczmy, co jest w środku. Jest klawiaturka, oczywiście, już tak fajnie klika. Standardowo dla niebieskich przełączników. Oprócz samej klawiatury są tutaj dwie kartki z różnymi informacjami w języku pewnie polskim, w różnych też innych językach. Jest też krótki opis, powiedzmy, jak używać klawisza FN, czyli funkcyjnego, z którym możemy, powiedzmy, robić jakieś tam funkcje, które daje, dodatkowe funkcje, które daje klawiatura multimedialna, czy powiedzmy podgłaszać, ciszać, stop play, powiedzmy, no typowo takie multimedialne funkcje, plus wiadomo podświetlanie klawiatury, też różne tryby. Oraz są też tryby tego podświetlania, właśnie co tutaj też jest właśnie opisane. Ale dobrze. Zostawiam pudełeczko. I przejdźmy do samej klawiatury. Słuchajcie, kabel jak widzicie jest w oplocie. I ten kolor tego kabla jest taki nie czarny, tylko taki granatowo-ciemno-czarny. Jest zapinka na rzepa, to jest moim zdaniem plusik. Jest też oczywiście na końcu kabla filtr, który, prawda, gdzieś tam chyba powinien wpływać na jakość przesyłanego sygnału. Wtyczka jest w takim. Wtyczka jest też pozłacana z tego co widzę i ma takie zabezpieczenie do transportu. A, to są szczegóły. Przejdźmy do klawiatury. O. Z tego co już czuję i to też na opakowaniu było napisane, klawiatura ta jest wykonana częściowo z aluminium. Ta górna część, tutaj właśnie to co puka, jest wykonana z aluminium. I naprawdę to wygląda jak takie fajne szczotkowane aluminium, robi naprawdę dosyć fajny, ciekawy efekt. Nie wiem, czy to dobrze widać tak właśnie na materiale, ale na żywo widać ok. Jest, widzę, o proszę, jest system zarządzania przewodów takich, powiedzmy. Można sobie ten przewód, powiedzmy, tam zalokować tak jak my chcemy, żeby, powiedzmy, w danym miejscu dochodził. To też na plus. I oczywiście są bardzo fajnie pewnie chodzące stopki, które sprawiają, że klawiatura będzie troszeczkę wyżej stała. Tu też są gumowe dwie stopki, które zapobiegają poruszaniu się klawiatury, prawda? Ona stoi dosyć pewnie na biurku, nie rusza się w ogóle dzięki temu. I tak to jeszcze raz chciałbym, żebyście zobaczyli, jak ona wygląda. Za chwileczkę ją podłączę, ale przed podłączeniem jeszcze chciałbym właśnie sprawdzić i pokazać Wam, jak wyglądają te przełączniki Cyan. Jako że klawiatura nie ma dodatkowej obudowy, która przeszkadza, prawda, w zdjęciu przycisków, nie stosuję tutaj keycap removera, czy takiego narzędzia, którym, prawda, można bardzo fajnie sobie wyciągać i radzić z tymi klawiszami. Ale to stosuje się najczęściej, kiedy, prawda, klawiatura ma dodatkową tutaj powierzchnię, przez którą te klawisze głębiej są schowane i trzeba niestety wtedy właśnie ten keycap remover stosować. Jak widzicie, te klawisze są właśnie, te przełączniki tutaj są mechaniczne, niebieskie. No i oczywiście słychać, jak klikają. Tak, taki jest klik przycisku w momencie, kiedy jest, prawda, założona nakładka.
a taki jest, prawda, bez nakładki, czyli no różnica jest tam jakaś tam słyszalna, ale tu nie o to chodzi. Najważniejsze jest to, że te przyciski, one się nie bujają tak jakoś mocno i chodzą bardzo fajnie, pewnie. Nie słychać jakiegoś, nie czuję pod palcem jakiegoś chrobotania, czy jakichś tam, powiedzmy, ubocznych efektów. Chodzą bardzo przyjemnie i pewnie, to jest bardzo ważne. Tutaj po bokach widać takie, nie wiem, czy to będzie dobrze widać na materiale, ale po bokach widać takie dodatkowe jakby, oprócz tego krzyżyka, na który się nakłada nakładkę z przyciskiem, widać takie dwa boczne jeszcze elementy, które przypuszczam mają wpływać na to, żeby właśnie te przyciski chodziły dosyć pewnie. No i one właśnie chodzą pewnie. Jeszcze poklikam, żebyście usłyszeli, jak te przełączniki działają. No i ten na mnie bardzo fajne wrażenie robi też to aluminium, bo sprawia takiego wrażenie produktu naprawdę z wyższej półki premium. A jednak klawiatura kosztuje, powiedzmy, te, jak na mechanika kosztuje 189 zł, więc to nie jest dużo. Dobrze, przejdźmy teraz do kolejnego etapu, ostatniego tego unboxingu, czyli podłączę na chwileczkę klawiaturę i zobaczymy, jak ona wygląda podświetlona. Jak widzicie, klawiaturka już jest podłączona. W tym momencie jest taki jakby tryb fali, która przechodzi od lewej do prawej. Możemy tych efektów podświetlenia jest bodajże 6, z tego co zauważyłem, i możemy je zmieniać przyciskiem function, plus któryś z przycisków z tego działu, tutaj insert, delete, home and page up, page down. Zróbmy teraz jakiś inny tryb podświetlenia, a to jest tryb tak zwanego pozostającego podświetlenia po przycisku, po naciśnięciu przycisku, prawda? Czyli on, prawda, wygasa po jakimś czasie. Teraz taki typowy już taki choinka, bym powiedział. No i tych trybów jest ogólnie 6, więc można się nim bawić. Można też oczywiście sterować natężeniem tego podświetlenia i możemy też zapisywać sobie w jakiejś tam, nie w jakiejś, tylko dokładnie w pamięci, która jest wbudowana w klawiaturze, profile właśnie tego podświetlenia, bo sama klawiatura nie posiada sterowników, jest bezsterownikowa, podłączamy ją od razu do portu USB i używamy. Możemy zapisywać sobie właśnie te profile podświetlenia. Dodatkowo z przyciskiem function możemy wyłączyć przycisk Windows, czyli powiedzmy podczas gry przypadkowo nie wyjdziemy nagle do Windowsa. No i tak samo mamy te przyciski multimedialne, które też możemy aktywować też z kombinacją klawisza FN Function. Jak widzicie, sama klawiaturka naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Ta metalowa obudowa robi robotę. No i cóż, moim zdaniem za 189 zł jest to naprawdę produkt godny polecenia dla kogoś, kto nie chce wydać, prawda, na mechanika, powiedzmy 500, 600, 700, a nawet i 1000 zł, bo też takie są. Produkt jest dostępny w naszym sklepie procpu.pl. Jest, z tego co wiem, darmowa wysyłka też dodatkowo na nią, także zapraszamy chętnych. I to wszystko, dzięki wielkie za uwagę i zapraszam już też do kolejnego materiału. Trzymajcie się!